witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, to jest Gran Turismo Auto Online. I właśnie teraz będziemy testować sobie loty w terenie. Tylko kurczę, jak widzicie, z chłopaków zgubiłem. Gdzie zniknął Kakatax, gdzie zniknął Octagonal Six. No kurczę, panowie, no niestety gdzieś tam przepadli w innych grach, ale zobaczymy. Wszyscy z bieżącej sesji to na początku. O kurde. Ej, oni są w mojej sesji? No przecież widzę, że tam jest Kakatax na samym dole. Jak to tak to? A w ogóle czemu chodzi mój mikrofon, skoro mam założony headset, to prawda, ale mikrofon jako tako pozostał wyłączony. Shit. Czy po prostu to mi nie działa, więc kiedy ja sobie myślałem, że wyłączam mikrofon, ja przed tutaj zacząłem się krzątać po pokoju, coś tam tego robić. Myślałem, że tego nie słychać, a to wszystko było słyszalne. Ej, Kakatax, słyszysz mnie teraz? Siema, halo? Aha, czyli dobra, czyli teraz doszło do tego, że... Wywaliło cię. No wywaliło mnie, wywaliło, ale doszło do tego, że mikrofon mi się widocznie rozpieprzył. To znaczy rozpieprzył, nie działa, powiedzmy, blokada, tą, którą masz na pałąku. Wywaliło cię. Ej, moment, mnie słyszysz? Wywaliło cię. Halo, halo, słychać mnie? Teraz dobrze? Słychać, słychać. A wcześniej było mnie słychać? Nie słychać. Ej, nie, bo właśnie, kurczę, miałem cały czas ikonkę odmówienia, ale chyba jednak wyłączenie mikrofonu działa u mnie jednak, to dobrze. Nie, to co, to może faktycznie zrobimy sobie loty w terenie, a później mam nadzieję, że macie coś z kreatora na przykład. A i tak kapsa, jak się ma, witam też przy okazji, bo nie miałem okazji jeszcze. No, a tak w ogóle to, że żeby ten, dla waszej informacji 217 odcinek teraz leci, jakby co, jeżeli jestem w trakcie nagrywania. Więc jeżeli chcecie powiedzieć na kogoś coś niemiłego i chcecie, żeby usłyszało to więcej osób niż powinno, no to możecie teraz mówić. Tu z bananie. Ja chcę coś po... No, akurat nie wiem, czy to usłyszę, bo coś ci przerwało. No, ale to bananie tak, to będzie słychać, na pewno. A to jest to banan. Jaki banan? Każdy o tym wie. Uwaga. Wezmę w Leonie. Słychać, Adrian słychać. Ma opis Minecraft po styl życia. Czy za tym ma Adus to banan? Ale czekaj, Minecraft to styl życia? Tak, tak. Jak stylem życia może być Minecraft? Czekaj, czekaj, nie kumam, nie kumam. Weź mi to wytłumacz. Spoko, spoko, tylko nie wyobrażam sobie, jak może być stylem życia, co idziesz, patrzysz na chodnik, który jest złożony z płyt i sobie myślisz, ale bym dziabnął kilofem? Czy co? Kurde. O co tam chodzi? Bo naprawdę świat rzeczywisty nie wygląda jak Minecraft. Jak Minecraft może być stylem życia? Kurde. Xbox wygląda jak dwie półpłytki. O Boże. Jakie porównanie. A jak ktoś tam chyba na Kinectie gada, bo dosłownie słychać wszystko. Hej, Piechol. No, słucham. Ty robisz odcinek, co nie? No, teraz, w trakcie. Właśnie leci. Ale spoko, jeżeli palniesz jakąś głupotę przypadkiem, to mogę wyciąć. No, ale co, coś chciałeś? No nie, bo ja chcę coś powiedzieć publiczności. No to mów, proszę, masz okazję. Ja powiem na żywo. Chcę powiedzieć, że lubię placki. No, w sumie też, kurde, lubię placki. Bardziej naleśniki. Nie no, kurde. No jestem hostem, no i chyba dobrze, nie? Ale słabym hostem. Czemu słabym? Co? No, uruchamianie sesji. Ty sesja nie uruchomiła. Jak nie uruchomiła się, no mi się kręci cały czas to kółeczko. No co ci mam powiedzieć? Uruchamianie sesji, kółeczko. No tak, no i kręci się. Przecież kręci się świetnie, co chcesz od hosta. Słyszałem, że host jest całkiem spoko gościem. Ja wyjdę, bo kurde, to się nie odpali. Ej, włączajcie sesję już. No już jest włączana, idzie. Powoli, ale idzie. Nie idzie, nie idzie. No spokojnie, ostatnio też wyszedłeś i później graliśmy wyścig bez ciebie i to w odcinku jest jakby co. Więc spokojnie, wykaż się cierpliwością. No ej, mamy chwilę, żeby pogadać sobie spokojnie. Albo coś. Odkryłem? Co odkryłeś? Lubię gadać, lubię zabijać. Kurde. Odkryłem coś takiego, że potrafię bronić walki o przetrwanie na multiple, no na ten, przełożyć. Do swobodnej rozgrywki. Ktoś ma bronię na przetrwaniu, to żeby ci zostało jej i żebyś w swobodnej rozgrywce mógł je mieć. A to nie starczy ich po prostu podnieść i przetrwać do końca? Nie. Po sesji znikają. Znikną ci. Mm.
Będziesz na swobodnej rozgrywce. Znaczy, kurde, wydaje mi się, że kiedyś mi zostały, bo kiedyś była taka sytuacja, że nie miałem CKM-u nigdy, bo miałem za niską rangę, a po walce o przetrwanie nagle pojawił się w moich rękach i sobie postrzelałem, a żadnych glitch nie stosowałem. Ale dobra, mów, jaki jest sposób? Ja wiem, jak żeby ci został. Ja wiem, jak to zrobić, żeby ci został. No to mów, z chęcią posłucham. No właśnie, też z chęcią RPG bym przyjął, no jeżeli to działa. Robisz całe te, no całą walkę o przetrwanie. Jak skończysz, wychodzisz, nie patrzysz w swój ekwipunek, bo jak spojrzysz, to ci się zresetuje. Aha. Włączasz na przykład skrzydła ci łowcy, musi być broń wymuszona, pistolet, grasz sobie i jak zagrasz rundę, wychodzisz, to masz już te bronie. A powiedz, wpadłeś na to sam, bo troszeczkę to jest zagmatwane, tak wiesz, ciężko by było to po prostu przypadkowo zrobić. Czy skorzystałeś z jakiegoś poradnika w internecie? To nie jest zagmatwane. No, wiesz, ale ciężko wykonać to przypadkiem, nie? A zazwyczaj takie rzeczy odkrywa się totalnym przypadkiem. Wiesz, ciężko zagrać walkę o przetrwanie, nie zajrzeć do ekwipunku, później wejść w skrzydła tych łowców i po jednej rundzie wyjść. No kurde, troszeczkę to jest, wiesz, mało losowe, powiedzmy. Tak bardziej, no, bardzo szczegółowe wytyczne. Najbardziej polecam reeliminacja. Jakoś tak, najlepsza walka o przetrwanie. Nie wiem, może miałem przyjemność grać, może nie. Ej, nie, dobra, ale serio, z tą sesją coś się, kurczę, chyba stało złego. Więc jaki macie pomysł, jak zaradzić? Muszę wyłączyć grę zapewne. Ja wyjdę, wy do mnie dołączycie. No tak, tylko nie wiem, czy teraz będę w stanie przyjąć zaproszenie od ciebie, no chyba, że wyślesz normalnie przez live'a jakoś. Tak, przez live'a. No to dobrze, dobrze. Rozumiem, że masz kapselka ze znajomych, żebyś jemu też mógł wysłać. Nie. No i tu jest pies pogrzebany, tu jest problem. To Kaspelek do ciebie dołączy. No w sumie, można tak zrobić, jeżeli wie jak, jeżeli to nie był totalny przypadek. Jeżeli się tutaj znalazłeś, nie Kapselek? Będę musiał na infrek. Młody tam jesteś? O kurde. Chcesz jakieś ziemniaczki w kasterkach usmażone, co powiesz? Tam też, co? Ziemniaczki w kasterkach usmażone? Powodzenia, za 2 minuty będzie dobrze. Dobra, spoko. Aż się głodny zrobiłem, ej. Aż się głodny zrobiłem. Oj, to jest jedna z niestety wyższość headsetu nad Kinectem. Kinect łapie wszystko. A headset tylko to, co mówisz. Przynajmniej powinien, taki jest jego zamysł. Nie, ale serio, kurczę, no czekamy teraz na wiadomość tylko. Podobno 2 minuty to miały być. Ej, są grupy. Jak się salutuje? Ej, ja dostałem wiadomość z pytaniem. Od ziomka o treści. Jak się salutuje? Kurczę, no 2 gałki trzeba wcisnąć. Już to wiadomo. A co się stało z tą sesją, nie? Wcześniej mnie wywaliło, teraz próbuję dołączyć i jest problem. No, Rockstar, musicie popracować troszeczkę nad tym. Jeszcze troszkę. Dobra, jest zaproszenie. Tak trochę tik-tak, tik-tak, tik-tak. Mam godzinę, widzicie. Do 14 powiedzmy mam czas. A jest 13:26. No, come on! A może inaczej właśnie, może w ten sposób. No nie. Tak to niestety się nie odbędzie. Kapsel, jeszcze jesteś na linii? Słuchasz w ogóle jak gadam sam do siebie, bo to troszeczkę jak schizofrenia teraz. Czy postanowiłeś spocząć na szyjce jakiejś butelki i ją zatkać do reszty? Żeby gaz nie uciekał. Nie, a teraz w sumie już można powiedzieć wprost, że to z prawej strony, tam w prawym dolnym narożniku, to jest wierutne kłamstwo po prostu, to jest bzdura, ta sesja się nie uruchamia. Gdzie tam? Tu dużo osób czeka i się może nie doczekać niestety, no a zaproszenia dalej nie ma, więc ten odcinek zapowiada się jako jeden wielki talk show. Okej, no to nieźle. To raczej stamtąd zaproszenia do gry online nie dostanę. Kakatak, co się stało? Chyba zapomniało się w trakcie loadingu wcisnąć zielony na padzie, żeby przeszło od razu do online i poszło do singla.
Nie, ale serio, widzicie to, co się stało? Loty w terenie nie trybią, po prostu. Nicht werken, nie trybi, nie działa. No, 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 jeszcze raz, no. Trzeba coś z tym zrobić, coś na to poradzić. No właśnie, w tym momencie trzeba było zielony wcisnąć, bo jeżeli nie, to trafimy do fabularki. Może Kaka tak o tym zapomniał, ale zobaczymy, czy się uda. Po prostu, jeżeli się nie uda wejść do online, to mnie wyrzuci do singla. Może to samo jemu się przytrafiło. A, dedukcja, dedukcja, dedukcja. Sherlock Holmes byłby zadowolony. I Watson też na pewno. Ale co, czarny ekran nie zwiastuje nigdy nic dobrego. Więc ten odcinek, cecho całość w ogóle, stoi pod znakiem zapytania teraz. No, by tak się nie stało. Chciałbym wykorzystać ten materiał, no ej. Niektórzy tam swoje debiuty zaliczyli. Byłoby bardzo nie fair w stosunku do nich, aby to nie mogło zostać później wykorzystane w jakimkolwiek odcinku. No kurde, sprawiedliwość domaga się tego, żebym to wykorzystał. O kurde, ja to się wczytuję, no bez kitu. O, nawet jednego wyścigu w tym towarzystwie. Ani jednego deathmatchu. Nic. Kurde, skąd te kłody pod moimi nogami? Kto je kurde rzuca? Przeznaczenie? Los? Moje garbate szczęście? Nie chce mi się na ten temat myśleć, ale czekamy spokojnie. Trzeba się wykazać cierpliwością teraz. Po prostu. No come on! No nie! O, ile jeszcze mam czekać? Nawet moja cierpliwość ma jakieś granice, no ej. Fuck! Trzeba akurat teraz. I tak w sumie nawet na dobrą sprawę, jeżeli nawet by to nie udało się zagrać w ogóle w online, to nie mam praktycznie gry, na jaką mogę zmienić teraz, żeby wam nagrać coś innego w tym czasie. Kurde! No, bida w kraju niestety, sezon ogórkowy nie ma nowości, ale też nie ma w sumie nawet pieniędzy na te nowości. Mimo włączonych reklam. To mogę się przed wami pochwalić teraz szacunkowymi dochodami, jakie wypracowały materiały na moim kanale do tej pory, czyli powiedzmy 3 tygodnie od momentu przyjęcia partnerstwa i włączenia reklam, około $1.92. Cóż, nie wiem, to nie jest około, to jest dokładnie $1.92, ale to są szacunkowe wartości. Ej, i udało się! Tylko cały czas tutaj. Koło wiatraczków, a to już było. I nie wróci więcej, choć w sumie chciałbym, żeby wróciło, bo było całkiem zacnie. Nie, dobra, sprawdźmy telefon, czy przypadkiem nie czaiłeś jakieś zaproszenie do akcji? Vanished Bee. Liczyłem na coś od Kakataxa. O, 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 uwaga, uwaga, czyżby? Kapselek. Chcę być znajomym. Dobra, no to umożliwmy mu dołączenie do nas. Jakby co? Tylko kurczę, ma konto Silver, jak on gra? What the fuck? Ej, nie, Kakataxa, co jest grane? Co jest z tobą? Dalej siedzisz w trybie dla jednego gracza? Ej, no jesteś w online. Mogę do ciebie dołączyć? Zaproś do grupy i gry. No kurde, nie mam dołącz do gry. To jest... A, czemu? No ale cholera, mogę zaprosić do siebie zawsze. Żeby wiedział, że w tym momencie jest o nim mowa. Kapselka też. Oczywiście. Zaprośmy. No Chifa, no kurde, oczywiście, że tak. Koło to jeszcze mam mistrzunia. Mistrzunia akurat gra w FIFA, nie przeszkadzajmy mu. Może akurat wyskakujące powiadomienie o tym, że go zapraszam, by mu skopało koncepcję jakiejś fajnej akcji. No haj Bronka, nie, to też nie. Po prostu ich zaprośmy tutaj do siebie, tylko czy... No kurde, miejsce powinno być, więc okej. Ej, w sumie nawet dobry moment, żeby przetestować dwa spadochrony. Uwaga! No wo... Aha, nie. Po prostu upadł na glebę. Okej, no patrzcie, nawet jak chcę. Jest piechol. Jest i chief, witam. Witam szefie, a to właściwie szefową. Wytłumacz mi proszę, co się stało, że... Kurczę. Ustawiłeś sobie awatar kobiecy. Zamiast męskiego. Chiefie, chiefie, słyszysz mnie? Szefie! Halo. Nie ma życia.
O, ktoś jeszcze na linii? Czy... Uważaj, no to usiądź może do Muscle Car, tam zawsze większa... Ej, wow. Czym on do ciebie strzela? Ej, kurde. Na Kinectie trochę wszystko słychać. Troszeczkę zagłuszasz. Co to w ogóle był? Nie mam pojęcia. Być może kapselek. Czekaj, zaraz sprawdzę. Automatycznie pobierasz kasę z Medina. Tak, dokładnie. To jest kapselek. Jak ktoś dostaje, to... Shit. Chief, jak się mutuje? W ogóle jest coś takiego możliwe? Chodzi o mutację. No nie, co to mi chodziło? Co za auto? Jakie auto? Co za auto piękne? Co? Co? Gdzie? Kto? Jak? He? Kurde, Chief, co? Ale fajnie. Co to za orgazmiczne odgłosy? Nie wy mnie zaprosiliście. Czekaj, co? Kiedy? Jak? He? Kapselego, co chodziło? Ja się teraz po prostu cieszę z tego, że mi się kurde gra włączyła. No, Chief wreszcie dołącza. Dołącza dopiero. No właśnie, kurde, no właśnie. Więc skakata, kurczę, co się stało z tym zaproszeniem? Miałeś zaprosić do jakiejś akcji z kreatora i co? Sorry. Wiesz, to mi się nie podobało, ale nie to, że tak wpadłem. Wybacz. Ładowało się powoli. No, okrutnie się powoli ładowało, a ja odbyliśmy całkiem fajny wyścig dosyć niedawno. Na śmigiełkach w farmie wiatrowej. No, bo... Fajnie, bo wygrałeś. No kurde, a skąd wiesz, tak? Skąd wiesz? Bo zawsze przegrywasz. No to teraz mówisz, że wygrałem, no ej kurde. To pytam, skąd wiesz? Czy to po prostu taki strzał? Ej, ja widzę jakieś zaproszenie do tytanicznej roboty. Ej, kaka, tak co jest grane? Za co to, ten zgon? A te musi być równe. No kurde. No w sumie yin-yang, wiadomo, równowaga w przyrodzie być musi po prostu. Nie, dobra, dajcie jakieś zaproszenie szybko do czegoś, zagrajmy w tym gronie. I ten odcinek się skończy, bo naprawdę to będzie w większości odcinek przegadany, głównie w menu. Takie jaja. No niestety, Rockstar o to już zadbał, bo ja nie wycinam kurczę takich fragmentów. Po prostu staram się je zapełnić rozmową. Nieprawda, to Piechol nie ma internetu, ja to wiem. Jak nie mam internetu? Mam internet. Co prawda ładuje się, kurczę, Google 4 minuty, no ale co ja poradzę. Taki już jest. Ej, jest zaproszenie do dachowca. Nie, no dobra, i tak, bo się wszyscy nie zmieścimy. Kurde, dobra, ja coś stworzę na szybkości. Tak, skurde, daj mi potworzyć trochę. No kurde, skąd ta wrogość? O, shit! Nie wyszedłem z telefonu przypadkiem i zaakceptowałem zaproszenie do dachowca. Więc nie, wychodzę szybko z niego. No, by mnie wywaliło do tej samej sesji, w której byłem sekundę temu. Jesteście tu gdzieś w pobliżu? Czy straciliśmy kontakt? Nie, dobra, jesteście, spoko. To co, to ja wejdę szybko w menu, coś stworzę. No nie w mapie, piechot, lamo, kurde. Dobra, stwórz zatwierdzone wyścigi. Dobra, kid, zachowam się jak debil, ale jeszcze raz loty w terenie. Może tym razem się uda. Ej, czemu ktoś mnie tam przejeżdżał moim własnym samochodem? To troszeczkę, kurczę, nie na miejscu. To nawet było okrutne. Mnie z tym samochodem łączy wiele. Kurde. Łączy wiele. Kiedyś był jakiś inny kolor tego samochodu, ja to wiem. Ej, jest czarno-biały. Dokładnie taki, jak powinien być. Ej, dobra, ale wezmę jedno okrążenie tylko. Czerwony chyba, jeśli pamiętam dobrze. Jak czerwony? No chyba, że przez chwilę, ewentualnie w momencie kradzieży. Ej, nie, dobra, dzisiaj wszystko ustawione, ale czemu terenowe... Aha, muszą być terenowe pojazdy, ale kicha. Okej. Okay. Okej, wszyscy zaproszenia z bieżącej sesji dostali, akurat tak się składa, że to panowie wy... No tak, no terenowe samochody, bo loty w terenie. Znowu ten sam, który się zawierzył. No nie, no nie mogę właśnie. To jest jedyna klasa dostępna dla tego wyścigu właśnie. A powiedz mi, jakim cudem ty mnie słyszałeś, skoro nie byłeś jeszcze w lobby, a ja wyszedłem z sesji ogólnej, a nie mam ustawionej komunikacji tak po prostu. Witamy Kakataksa. Siema. Tam niestandardowy pojazd. O, co fajnie. O, cifu jest. O. Znaczy, co kto, bo nie wyświetlił się głośniczek koło ksywki. Widzisz, cifu? Doczekałem się. Nie! Ale co? Wiesz,
co? A, no... To, to fajnie. Więc poziom emocji i poziom podniecenia tym faktem sięgnął u Chiefa Zenitu, nie? Naprawdę. Kurde. O nie, dobrze. Sorry, niepotrzebna beka. Jedziemy z tym koksem, panowie. Mam nadzieję, że tym razem wystartuję z racji tego, że naprawdę jesteśmy tylko w trójkę. Jak sądzicie, jest tam jakieś szanse na to, żeby na powodzenie tego przedsięwzięcia? Co to za wyścig jest? No loty w terenie, to co miało być, ale się nie udało. Ej, dobra, polećcie mi szybko jakiś pojazd, bo czasu mało. Kurde! No i nie wiem, co wybrałem. Wydaje mi się, że największego rzęcha. Więc nie stawiam nic, bo to by było głupie. Dobra, jestem ciekaw, jak trafiłem, serio. No nie wierzę, co za kichę wybrałem. A co byście wybrali? Ej, co ty wstałeś przed chwilą? Tutaj masz głos tak zaspany, aby to była godzina, nie wiem, 5:15 rano. No bo ze szkoły wróciłem i spać poszłem. Przecież to jest pierwszy dzień września, to naprawdę tylko ceremonia się dzieje, nic więcej. Właśnie. A, zmęczyło cię towarzystwo kolegów. No bo się musiałem na dziesiątą. Na dziesiątą. O kurde. Ale koszmar. Serio ci współczuję, naprawdę, oh shit. O nie, popchnął mnie ham. No ja tym kurde pojazdem nie mam jakiejkolwiek kontroli nad tym, gdzie jadę, więc no, nie miej mi tego za złe. Zemsta! Gdzie tam? Toro, toro. Dobrze. Zachował się jak klasyczny torreador w zielonym pojeździe. Byk by tego nie kupił, raczej. Byk by tego nie kupił. Nie, ale serio, to ja na taki beton, jaki wybrałem, to całkiem nieźle mi idzie. Kurde, drugi jestem. Ja mam beton, kurde, bo... Nie zaraz wyprzedziesz, bo mój nie skręca. Jak nie skręca, masz 6 kół, musi skręcać. No właśnie. Dwa za dużo. Ej, ogólnie nie wiem, co wiecie na temat tego wyścigu, ale gdzieś tutaj ma być jeden wielki, ogromny wyskok, więc no. Żebyście byli później... Czujcie się ostrzeżeni po prostu. Chyba, że... Ja chyba wielki, grałem. Wielki, ogromny wyskok. No nawet jest w opisie. To ty chyba nie grałeś wyścigów kopytka. No kurde. Ja grałem tego... Ale nie, piechol. A. No nie no, co prawda jest taka, że faktycznie nie grałem jeszcze żadnego wyścigu od kogoś, kto zwie siebie kopytkiem. No ale zareklamowaliście go dobrze, więc no. Jak najbardziej może było zagrać. Wyskok. Cyopy.mas.pl, tak się nazywa. Kurde, to czemu nie wpisać po prostu kopytko, co jest kurde grane. Ej, chyba to jest ten wyskok. Oj, jego wyścigi nie są bardzo piękne. Ej, jest całkiem dobry ten wyskoczek, ci powiem. I nawet chyba uda się zgarnąć. No. Udało się zgarnąć checkpoint, ale niestety z delikatnym turlaniem. Przypadkowo, osiema. Nie tylko ja tam nie wylądowałem zbyt pięknie. Ja pięknie wylądowałem, nic nie mów. No, jeżeli pięknym lądowaniem nazywasz to, że lądujesz na boku. No chyba, że się przeturlałeś dopiero. Mam piękny, niestandardowy pojazd. Jaki to to? Zrączek Meriwether. Co, ukradłeś coś od Meriwether? Podejrzewam, że nie podobało im się i strzelali delikatnie. Tutaj w prawo, tu w prawo. Właściwie to od porządku strzelali. A, o, dzięki za popchnięcie. Potrzebowałem tej prędkości, bo to naprawdę się nie rozpędza. O, wall right. A, kurde. No. Prawie ładnie. Oj, taki duży samochodzik i nie możesz przepchnąć takiego małego jeepa? No ej. Ja tu praktycznie latam już. No, ale niestety, kurczę, wyprzedziłeś mnie. Ale jest cień aerodynamiczny, więc jedź zygzakiem lepiej. O, kurde, ciężko utrzymać się bezpośrednio za tobą. No jaj, te opony oczywiście. No największe spowolnienie kierowcy, największe. Taka mała zemsta. No widzę też, kurczę, coś się stało u ciebie. I kurczę, głównym czynnikiem i sprawcą były właśnie opony. Może duży zakręt. No i to mi się podoba, Destruction Derby. No, oj, prawie mnie obróciłeś w całości. Chief już skończył, kurczę, w ogóle nie uczestniczy w tym, sobie pojechał do przodu, no. Chief, zapłaciłeś wysoką cenę za swoje wysokie umiejętności.
Po prostu nie uczestniczyłeś w fajnej zabawie u podnóży tego szlaku. Patrz, ale faktycznie jedzie zygzakiem, nie wierzę, nie? Ale uwierz, ja też cisnę zygzaczkiem za tobą, tylko serio, to, że jestem w twoim cieniu, naprawdę wiele mi nie pomaga, bo ten samochód jest skazany na porażkę. No chyba, że... No! I tak się walczy o miejsca. Kurczę, hard life, no sorry, no. Tough shit. Deal with it. Po prostu, kurczę, handluj z tym. Ja ci starałem łodzenę gracza wystawię, ja ci mówię. Zaraportuj mnie prosto do Billa Gatesa. Patrz, nawet piękna pani całuski śle. Ja też wysłał. To lubię. Na razie, no, cześć, czołem. No, cześć, siema, dobranoc. To banan. No.